Na drugim kongresie, czyli w 2010 roku, postanowiłem zaprezentować obok dalekowschodnich sportów walki europejskie sztuki walki. Mnie zależało na udziale różnych osób i grup ćwiczących sztuki walki, więc także na udziale reprezentantów tradycji staropolskiej. Z perspektywy moich ponad 35 lat badań i ćwiczeń mogę powiedzieć, że przy współczesnym stanie posiadanych materiałów i wiedzy nie da się w pełni odtworzyć staropolskiej sztuki walki, w tym i staropolskiej szermierki. Tym niemniej można prowadzić próby pozwalające do jak najwierniejszego zbliżenia się do jej obrazu. Signum Polonicum jest moim jej wyobrażeniem i w żadnym wypadku nie może być pojmowany jako jej wierny obraz. Traktat Starzewskiego jest dla nas fundamentem, na którym budujemy jej wyobrażenie w oparciu o zdobywane nowe źródła wiedzy, doświadczenia i praktyczne ćwiczenie, dzięki któremu zdobywamy niezbędne umiejętności pozwalające nam na coraz lepszą analizę i interpretację poznawanych technik walki. Dla Signum Polonicum ten kongres był przełomowy. Nie tylko świat się dowiedział o polskich tradycjach szermierczych, ale to, co zaprezentował dr Zbigniew Sawicki, wzbudziło zainteresowanie m.in. doktora Rolanda Maroto, francuskiego wielkiego mistrza szkoły Takeda Ryu, co owocuje do tej pory stałym kontaktem, a nawet publikacjami Signum w jego czasopiśmie. To był wielki sukces i duża promocja dziedzictwa polskiej kultury narodowej wobec ekspertów i reprezentantów tradycji sztuk walki Chin, Japonii, Malezji, Tajlandii i innych krajów. Dr Maroto, z którym współpracuję w studiach tradycji starojapońskich od roku 1993, odnalazł w polskiej szermierce szablowej podobieństwa do szermierki szkoły Takeda. Pourquoi vous êtes vous intéressé au signum polonicum? Les similitudes avec le sabre japonais sont flagrantes, du fait que la pratique provient des cavaliers et non pas des duels, ce qui est très important. C'est assez rare. C'est une différence fondamentale de pratique par rapport aux autres formes d'escrime. En Europe, il y a beaucoup de formes, que ce soit à cheval ou à pied. À cheval, il n'y en a pas beaucoup en Europe. Mais au cheval, il y a le Takeda Ryu aussi, mais ils ne font pas du sabre. Ils font du kyojutsu, avec le tir à l'arc. C'est très connu au Japon. C'est l'école Takeda. Les techniques, elles proviennent donc des champs de bataille, que ce soit pour vous en Pologne ou pour le Takeda, et non pas des duels. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de duels. On peut le faire. Nous avons des techniques qui sont faites pour les duels. Mais des techniques faites à cheval à l'origine, c'est très rare. Et lorsque j'ai vu pour la première fois le sabre des hussards, j'ai été subjugué, stupéfait. J'ai retrouvé toutes mes techniques, tout l'enseignement que je transmets. Alors, je me sens moins seul. Wspólne podobieństwa Signum Polonicum z dalekowschodnimi sztukami walki nie ograniczają się wyłącznie do samych technik. Istotne jest także na przykład podłoże kulturowe, narodowe. Sprawny szermierz potrafi walczyć różnymi rodzajami broni lub z użyciem kija. Oczywiście kontekst kulturowy powoduje, że inaczej wygląda strój, metody treningu, rytuał lub ceremoniał, etc. Poprzez odniesienia do wiary, duchowości, transcendencji, Signum Polonicum spełnia definicję sztuki walki przyjętą w General Theory of Fighting Arts. A sztuki walki nie można redukować do zbioru zachowań walki, jak w przypadku różnych postaci ludowych zapasów lub samoobrony. Wszystkie te działania pozwalają nam możliwie jak najwierniej zbliżyć się do prawdziwego obrazu staropolskiej szermierki szablowej. Każda wiedza lub umiejętność wymaga weryfikacji i oceny przez osoby biegłe w tym zakresie. Techniki podzieliłem na stopnie szkoleniowe, a system nauczania zaczął przypominać zasady klasycznej szkoły. Był nauczyciel, byli uczniowie, był program, były poziomy nauczania, były stopnie i klasy. Zaistniała w końcu potrzeba dokonania wiarygodnej weryfikacji tej wiedzy. Należało dać to komuś, kto się na tym znał, do oceny i sprawdzenia. L'école Signum Polonicum enseigne l'art du sabre polonais dans le contexte et la compréhension des arts martiaux en général. Les similitudes entre cette école
et par exemple le Takeda Ryu que je représente sont flagrantes. C'est ce qui m'a séduit du reste. Dès que j'ai vu la pratique des Polonais pour la première fois, j'en fus émerveillé. Il faut donc qu'elle soit reconnue. Ça fait partie du patrimoine. Comme moi-même, je défends le patrimoine. Les arts martiaux, ça dépend. C'est un patrimoine culturel. Mais en France, ben, c'est difficile à admettre. On préfère sport de combat. Non. C'est un patrimoine. Et jusqu'au bout, je me battrai pour défendre ce patrimoine, pour ne pas que ça disparaisse. Mamy ogromne tradycje w polskim palcacie, zwłaszcza w szkolnictwie, poczynając od XVI wieku, a kończąc na początkach wieku XX. Wykorzystując wiedzę Signum Polonicum, powinniśmy ponownie wprowadzić palcaty do szkół jako element wychowania fizycznego. Wierzę, że tym powinno się zainteresować na przykład Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Obrony Narodowej. Myślę, że wcześniej czy później się tak stanie. Tym niemniej ja osobiście jestem zwolennikiem inicjatyw oddolnych. To, co robimy, wymaga nastawienia patriotycznego i chęci kultywowania naszych tradycji jako dziedzictwa narodowego i dziedzictwa naszych przodków. Dlatego ważne jest tu wsparcie społeczne. Kontynuując naszą statutową pracę w 2019 roku, złożyliśmy wniosek o wpis na listę niematerialnego dziedzictwa narodowego. Nie został wprawdzie odrzucony, ale też nie został rozpatrzony. Czekamy. L'énorme travail du professeur Zbigniew Sawicki est remarquable en tout point. Sa volonté, je tiens à vous le dire, de transmettre cette noble discipline avec la rigueur qui s'impose, parce qu'il faut beaucoup de rigueur, on ne peut pas plaisanter avec un art traditionnel. Un élève ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire, il doit faire ce qu'on lui dit de faire. Plus tard, il aura ses idées. C'est donc tout à son honneur pour moi. Il a mon soutien total et inconditionnel. Jako twórca Signum Polonicum marzę o ośrodku szkoleniowym takim, jakie mają niektóre szkoły dalekowschodnich sportu walki. Coś w kształcie hutoru, w którym byłoby miejsce na ćwiczenia, sale pamiątek, zbrojownie, stajnie, plac do szkoleń konnych, hostel i zaplecze do szkolenia polskiej młodzieży w polskich tradycjach narodowych. Miejsce, które z jednej strony byłoby ośrodkiem szkoleniowym, a z drugiej miejscem edukacji historycznej, muzeum i izbą tradycji zarazem. Dlatego tak ważne jest tu wsparcie społeczne, inicjatywy płynące z serca naszego i patriotyzmu, jakim niewątpliwie wszyscy jesteśmy obdarzeni.